Witam serdecznie, Rafał Maj z tej strony ProCat Archispace i oczywiście, jak Państwo pewnie już to dostrzegacie, kilka osób ze mną, właściwie panów. Odrobinę żałuję, no ale rzeczywiście tylko panowie dzisiaj dostępni dla Was. No i oczywiście webinar z wielu, które macie Państwo szansę, korzystając z Archispace czy z ProCat, w nich uczestniczyć. Webinar poświęcony oczywiście pracy projektanta, a dzisiaj wyjątkowo mocno, bo będziemy pracować w dwóch systemach projektowych. Ośmielę się powiedzieć, choć chciałbym jeden z nich wskazać jako wiodący, to nie będę tego robił, a powiem, że dwa wiodące systemy to Revit i ArchiCAD. Ale oczywiście to, co być może ważniejsze, to cała idea ArchiSpace, to co powtarza też ProCAD, idea mówiąca pracuj, projektuj, ale rzecz jasna, z wykorzystaniem istniejących technologii, produktów na polskim rynku będziemy dziś pracować, tak kolokwialnie powiem, marką Solbet. Witam serdecznie teraz już szczególnie przedstawiciela firmy Solbet, pana Tomasza. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pan Tomasz Rybarczyk i za chwilę pewnie znacznie więcej będzie miał do powiedzenia, kiedy oddamy głos już merytorycznie. I z nami jeszcze dwóch specjalistów, a nawet bym powiedział projektantów, panowie, myślę, że nie kłamię, nie mówię nic złego. Ktoś tutaj mocno nam rusza myszką, panie Tomaszu, wszystko widzimy. Jest z nami, może się panowie sami przedstawią, specjalista Revita. Cześć, to Adek, dzień dobry. I specjalista Archicada. Witam, Piotr Dobrowolski. Witam serdecznie. I jest z nami jeszcze Jarek Dekowski, ProCAD. Witam, dzień dobry. Który będzie znów, jego rola jest taka, że będzie czuwał nad tym, abyście Państwo ewentualne jakieś pytania, które zadajecie, dostali na nie odpowiedzi lub też jakaś z Jarka strony będzie reakcja, gdyby coś nie działało poprawnie technicznie z naszym systemem. Ze swej strony reprezentuję oczywiście ProCAD i Archispace i będę moderował to spotkanie i chciałbym również odrobinę o technikaliach powiedzieć, a potrzebujemy kilka minut, aby wszyscy Państwo, którzy się zarejestrowali, podłączyli się do nas, zajmę nie więcej jak 3-4 minuty, tak to przewidzieliśmy. Jest nas tu dzisiaj zarejestrowanych 100 osób, już kilkadziesiąt osób jest podłączonych, a na pewno jeszcze przybędzie. Po prawej stronie możecie Państwo rozwinąć panel, w którym możecie zadawać pytania. Macie takie okienko chat questions lub questions chat, nigdy nie pamiętam jaka jest kolejność i tam będę zobowiązany, jeśli wpiszecie, nie wiem, na przykład miejsce, z którego się do nas łączycie, albo po prostu przywitanie, bardzo o to prosimy, wtedy mamy takie poczucie, że jest reakcja i w tych trochę zwariowanych czasach czujemy się bliżej Was. A drugim sposobem, jeszcze raz może powtórzę, okno questions chat, czy też chat questions, tam możecie do nas pisać. Ja nadaję z Gdańska. O, dzień dobry Pani Marto, już widzę, że się pojawiają wpisy. Bardzo nam miło, że jesteście z nami. Ja nadaję z Gdańska, dziś odrobinę pochmurnego, Krzysztof z Krakowa, panowie Jarek z Gdyni, nawet peryferię Gdyni właściwie, przepraszam cię Jarku, Wejherowo, a pan Tomasz i Piotr, nie mam pojęcia. Milanowa. Z Krakowa też. Aha, Piotr również z Krakowa i pan Tomasz ze stolicy, jak rozumiem. No, Milanówek. Aha, rozumiem. Nie zrozumiałem nawet, do końca coś mi przerwało. Panowie, ja jeszcze chwilę zagadam zgodnie z tym, co mówiłem i do Państwa jeszcze taka prośba, jeśli o z Rzeszowa, pan Piotr, witam serdecznie, macie jeszcze drugi sposób reakcji, zostawmy go może na sam koniec, jeśli taka będzie potrzeba. Macie taką łapkę, możecie ją przycisnąć, możemy zobaczyć, że jesteście z nami, że wszystko jest w porządku. Potraktujmy to jako taki test, że teraz wszystko działa, słyszycie nas i widzicie i mam prośbę, wciśnijcie tą łapkę, a ja za chwilę je wszystkie opuszczę. To będzie dowód na to, że wszystko gra. Tak, widzę, że
część z Państwa nacisnęło. Zakładam, że to dowód na to. Statystycznie chyba większość, więc możemy przyjąć, że wszystko gra. OK, przed nami będą trzy części, może nawet cztery, trzy części takie najważniejsze, merytoryczne dzisiejszego spotkania. Marka Solbet, firma Solbet, nie tylko obecna na rynku polskim bardzo silnie, w całej Polsce, ale również obecna na Archispace. To bardzo ważne, aby zaznaczyć. Marka to oznacza moim zdaniem jedno, jeśli jest z nami, że jest przygotowana na współpracę z projektantami, a to bardzo ważne dzisiaj, szczególnie w kontekście zmian, których jesteśmy teraz świadkami albo może w nich uczestniczymy, czyli przejściem świata takiego projektowego, elektronicznych desek kreślarskich na ideę projektowania zgodnie z BIM i myślę, że o tym dzisiaj sporo będzie. Panowie, mam nadzieję, że kiwniecie głowami, pan Krzysztof i Piotrze, i o tym dzisiaj będzie sporo. To, co jest istotne i mamy nadzieję, że nastąpi po naszym spotkaniu, to to, że Państwo pobierzecie specjalne dodatki, aplikacje do właśnie Revita i Archicada, dzięki którym będziecie mogli pracować w myśl idei BIM również narzędziami, produktami marki Solbet i ja właśnie w tej chwili te narzędzia, adres do pobrania tych narzędzi skopiuję Państwu w oknie chat questions i mam nadzieję, że Państwo je zobaczycie i za chwilę, nawet teraz korzystając z tego czasu, który mamy, możecie sobie kliknąć i zobaczyć, co tam jest do pobrania. Zapraszam serdecznie. OK, zbliżamy się nieuchronnie już do początku. Tak jak mówiłem, zagadam tylko kilka minut. Łapki, które Państwo podnieśliście, opuszczam wszystkie już na dół. Cały czas przybywa nam osób, ale to myślę, że jeszcze tak będzie przez najbliższe 5-10 minut. Z doświadczenia to wiem, a więc myślę, że tym bardziej dobrze, że mamy jeszcze ten czas taki rozruchowy, zanim przejdziemy do konkretów, do klikania w programach projektowych. I oddaję zatem już głos panu Tomaszowi Rybarczykowi i chciałbym panu też podziękować za to, że jesteśmy razem, współpracujemy i wzajemnie dokładamy się takimi cegiełkami mocy, wiedzy, kompetencji do tego, żeby obsłużyć świat projektowy i żeby wesprzeć właśnie polskich projektantów, polskie biura projektowe. Za to dzięki i oddaję już głos pan Tomasz Rybarczyk, Solbet. A za chwilę nie dopowiedziałem tylko w kolejności Archicad, czyli Piotr Dobrowolski, później Revit, Krzysztof Adach i na koniec czwarta część, taka sesja, jeśli będzie potrzeba pytań, odpowiedzi, to plan na dzisiejszy dzień. Tomasz Rybarczyk, powodzenia. Dziękuję bardzo. Czy widać mój pulpit prezentacji i czy mnie dobrze słychać? Chciałem zadać pytanie. Bardzo dobrze słychać i wszystko bardzo dobrze widać. A proszę Państwa, ja tylko jedna uwaga jeszcze, jeśli mogę sobie Panu Tomaszu pozwolić. Panel, taka linia szara pomiędzy kamerą a prezentacją jest przesuwna. To Państwo decydujecie, ile czego chcecie widzieć. Bardzo ważne, ta linia szara, można ją przesuwać, decydując o tym, ile widzicie kamery, a ile widzicie prezentacji. Panie Tomaszu, powodzenia, już nie zawracam głowy. Dobrze, to dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkich witam serdecznie na naszym webinarium. Pozdrawiam, jestem tutaj ulokowany w tej chwili w Milanówku, więc mam przyjemność tutaj prowadzić z tego miejsca dla Państwa tą prezentację. To będą takie warsztaty, które pokazują możliwości tych narzędzi BIM, które są przygotowane dla projektantów. Są to narzędzia przygotowane pod Archicada i pod Revita, czyli najbardziej popularne platformy do projektowania dla architektów i o tym będzie w zasadzie to webinarium. No, krótkie wprowadzenie na sam początek, jeżeli chodzi o naszą firmę, to jest ta rozgrzewka, o której wspominał pan Rafał. W tym czasie jeszcze ktoś dojdzie na pewno, więc to jest taki start. Później będzie demonstracja narzędzi BIM w środowisku Archicad. Tutaj głos zajmie
pan Piotr Dobrowolski. Po krótkiej przerwie będą prezentowane narzędzia BIM dla Revita i to już tym zajmie się pan Krzysztof Adach. Tak jak pan Rafał wspomniał na początku, jest możliwość oczywiście zadawania pytań, na które będziemy odpowiadać na samym końcu. To jest dla nas istotne, żeby te pytania były, pojawiły się te pytania. Również można je zadawać, wysyłając do nas maile też na samym końcu i w trakcie pan Rafał będzie przekazywał państwu linki i adresy, pod które można się z nami kontaktować. Zanim rozpoczniemy prezentację samych narzędzi, to dosłownie kilka minut o firmie Solbet. No jesteśmy firmą polską, która już ma 70 lat. Wczoraj jak przygotowywałem prezentację, dostałem logo od pana Rafała, logo Brocadu, na którym jest zaznaczone 25 lat, więc stwierdziłem, no to my musimy również dać ten stempel, jak długo jesteśmy na rynku, to już jest 70 lat w tym roku, więc no dosyć długi czas. Ta firma zaczęła działalność poprzez zakłady w Aleksandrowie i w Solcu Kujawskim, tam rozpoczęła działalność. Jesteśmy największym producentem betonu komórkowego w Polsce, mamy 7 zakładów, produkujemy, praktycznie mamy 40% udziału w rynku, to jest produkcja 2,5 miliona metrów sześciennych betonu komórkowego. Tak dla zobrazowania tutaj napisałem, że to jest około 300 aut w ciągu jednego dnia roboczego, które wystarczą na 150 budynków takich średniej wielkości, budynków jednorodzinnych. Tyle wywozimy codziennie z naszych zakładów materiałów budowlanych. Jesteśmy producentem systemu, ponieważ nie tylko produkujemy beton komórkowy, ale również chemię budowlaną. Mamy 2 zakłady. W Aleksandrowie Kujawskim i Rogowcu, tam są właśnie produkowane te wyroby. Mamy również w swoich strukturach zakład mechaniczny Solmasz, to jest zakład, który produkuje maszyny i urządzenia do produkcji betonu komórkowego, więc technologicznie jesteśmy praktycznie niezależni, możemy swoje zakłady modernizować, wyposażać w najnowsze technologie. To jest duży, duży plus w tej naszej grupie. Mamy również zakład prefabrykacji elementów żelbetowych, to jest w Kolbuszowej na Podkarpaciu. Co ciekawe, to jest to, że nasza centrala w Solcu Kujawskim, tam się mieści ten zakład macierzysty, no jest to zakład, który ma największą dobową produkcję w Europie. Ten jeden zakład produkuje tyle, co 2-3 zakłady średniej wielkości betonu komórkowego, czyli to jest dosyć duży, duży, duży zakład. W naszej grupie zakładów jest również zakład, który jest zakładem najnowszym w Europie i najbardziej nowoczesnym. To jest zakład w Rurce pod niemiecką granicą i tutaj to jest zakład, który jest najnowocześniejszy w tej chwili, ponieważ no, nie ma zakładów nowocześniejszych niż ten, który jest w Rurce. Oprócz tego również w Solbet to są farmy wiatrowe. 2 wiatraki stoją przy naszej fabryce w Solcu Kujawskim, zaopatrują w energię ten zakład, pozostałe 15 turbin jest rozlokowanych w całej Polsce. Tak wygląda tak wyglądamy my, czyli Solbet. Produkujemy wszystkie wyroby w naszych zakładach w Polsce, a jesteśmy dostępni nie tylko w Polsce, bo i staramy się podbijać i mamy też podbite rynki europejskie. Produkujemy materiały murowe z elementów z betonu komórkowego, to są różnego rodzaju bloczki, płytki, kształtki, nadproża zbrojone z betonu komórkowego i w zasadzie w ten sposób oferujemy system do budowy, który jest wzbogacony o chemię budowlaną. To jest też taki ewenement, bo
Firmy, które produkują materiały murowe czy materiały konstrukcyjne, nie zawsze produkują, praktycznie nie ma takich firm, które produkują również chemię budowlaną, a my jesteśmy taką firmą, która ma również w portfolio chemię budowlaną i dzięki temu możemy oferować pełen system, nie tylko sam beton komórkowy, same bloczki, ale również no, dosyć szeroko oferowany system elementów murowych różnego rodzaju w połączeniu z chemią budowlaną. Nie tylko dbamy o to, że produkujemy ten materiał, ale również dbamy o rozwój konstrukcji, prowadzimy szereg różnego rodzaju prac badawczych konstrukcji murowych. Najbardziej takie szerokie prowadzenie tych prac, no tutaj mamy z Politechniką Śląską od kilku lat, prowadzimy te badania i cały czas staramy się rozwijać te konstrukcje. No ale spotykamy się dzisiaj, żeby Państwu zaprezentować, jakie wsparcie dają projektantom i to jest to, co tutaj chcemy Państwu pokazać, czyli narzędzia, które służą do projektowania w środowisku Revit i Archicad, to są różnego rodzaju biblioteki, jest też taki program Nakładka, który będzie też prezentowany, również detale CAD. I co jest istotne, to jest to, że to są narzędzia, które są stworzone przez projektantów dla projektantów i no uważam, że nie ma lepszych rekomendacji dla tych rozwiązań. No i też z tego tytułu dzisiaj z nami są pan Piotr Dobrowolski, który przygotował narzędzia pod Archicada i pan Krzysztof Adak, który przygotowywał narzędzia pod Revita. I oni jako autorzy tych narzędzi Państwu będą je prezentować. Także dziękuję bardzo póki co za ten krótki wstęp. Zapraszam na prezentację narzędzi. W pierwszej kolejności oddaję głos Piotrowi Dobrowolskiemu, żeby zaprezentował nakładkę narzędzie BIM do Archicada. Mam nadzieję, że mój ekran już jest widoczny. Wszystko gra, panowie, już ekran widoczny i tak, przekazujemy tak. Pyłeczkę. Powodzenia. Okej, dobra. W porządku. Ja chciałem tutaj zaprezentować w praktyce narzędzia, które stworzyłem dla Archicada, dla produktów firmy Solbet. I w tym momencie to, co widzicie, to jest po prostu, co się dzieje po otwarciu normalnego pliku Archicada, który jest dostępny razem z w ramach tych narzędzi. W ramach tych narzędzi jest dostępna biblioteka do Archicada w formacie pliku LCF, czyli kontenera bibliotecznego oraz po prostu taki plik. Te pliki są dwa, jeden jest do wersji Archicada 23 i wyżej oraz drugi jest do wersji Archicada 22. Dlaczego tak? Ponieważ w wersji 23 wprowadzono duże zmiany w klasyfikacji w Archicadzie, w związku z tym tutaj jest to stworzone w ten sposób, żeby po prostu użytkownik nie miał bałaganu, jeśli sobie po prostu te narzędzia użyje, przekopiuje. Oczywiście nie ma jakby problemu, jeśli ktoś sobie weźmie to z tej wersji 22 i wkopiuje do 24, też nie będzie problemu, ale będzie mniejszy problem, jeśli zrobi to z tego pliku dla wersji 23. W tym pliku znajduje się też krótka instrukcja, co należy zrobić, aby te narzędzia działały w sposób pełny. Tu chodzi głównie o to, żeby załadować bibliotekę, czyli ten plik LCF, o którym mówiłem. Panie Piotrze, ja tylko jeszcze jedną tak? uwagę mogę, bo zapomniałem, bo to myślę, że warte, bo dużo osób się podpięło i nie słyszało początku. I część osób, które pracują w Revicie na przykład, może być zdziwiona. Mamy dzisiaj prezentację wsparcia obu systemów projektowych, wiodących dwóch systemów w Polsce, czyli zarówno Archicada, jak i Revita. Po prostu trzeba poczekać na swoją kolej. Zaczynamy od Archicada, za chwilę oczywiście Revit. Pracujemy produktami, narzędziami przygotowanymi przez markę Solbet, a w tej chwili właśnie jesteśmy w Archicadzie. I ostatnia rzecz techniczna jeszcze, ja przepraszam, że przeszkadzam. Ten szary pasek pomiędzy ekranem kamery a
prezentacji możecie Państwo dowolnie przesuwać, w ten sposób decydując, czego chcecie widzieć więcej, czego mniej. Powodzenia, Panie Piotrze. Okej, dziękuję bardzo. Także to jest krótka instrukcja. Mam nadzieję, że większość użytkowników Archicada wie, co z tym robić. Niemniej jednak po otwarciu tego pliku, plik otwiera się właśnie w ten sposób, tak żeby można było po prostu prześledzić, w jaki sposób zadziałać. Plik jest zorganizowany w ten sposób, ten plik z gotowymi rozwiązaniami. Jest zorganizowany w sposób takiego, powiedzmy, nazwijmy to wirtualnego składu budowlanego, to znaczy są zaprezentowane rozwiązania już z użytymi produktami firmy Solbet, odpowiednio otagowane te rozwiązania są, w związku z tym nawet kopiując całość łącznie z tymi z odnośnikami, po prostu dostaniemy kompleksowe rozwiązanie w naszym projekcie. Nie będziemy musieli zastanawiać, w jaki sposób, powiedzmy, opisać tą ścianę, żeby opisać na przykład odporność ogniową i tak dalej. W związku z tym, jakby tu są te rozwiązania w taki sposób gotowe, przedstawione. To są oczywiście ściany, z rozwiązania dotyczące ścian, rozwiązania dotyczące kształtek typu U. Znaczy to są po prostu już kształki typu U, które są wprowadzone jako słupy i jako belki, także po prostu można to wykorzystać w ten lub inny sposób. Oprócz tego są nadproża prefabrykowane nadproża zbrojone z betonu komórkowego i one są w jakby trzech możliwe do zastosowania w trzech wersjach, to znaczy w jednej wersji jest to po prostu profil belki zastosowany jako taki element, czyli po prostu zgłasza się to po prostu jako profil. Drugie rozwiązanie to jest rozwiązanie jako obiekt i w tym przypadku jest troszeczkę inaczej, bo w przypadku oczywiście belki standardowej, no to możemy ją zrobić na dowolny wymiar, w związku z tym nie mamy jakby takiej pomocy projektowej, stuprocentowej, jaki otwór możemy przekryć taką belką, ile musimy mieć, że tak powiem, tej belki w ścianie, jakie musimy mieć oparcie i tak dalej. Natomiast w przypadku obiektu, wprawdzie on nie działa formalnie jako belka, niemniej jednak taki obiekt pozwala nam na to, żeby ten obiekt po prostu nam pokazał, jakie musimy mieć oparcie, jaki otwór możemy przekryć. No i obiekt ten ma interfejs użytkownika, w związku z tym jesteśmy w stanie sobie wybrać różnego typu rozwiązania, począwszy od tych belek typu N, poprzez rozwiązania na kształtce, a skończywszy już na takich, powiedzmy, generycznych rozwiązaniach, które są wprowadzane tylko po to, żeby ewentualnie po prostu uzupełnić możliwości. I to jest druga opcja, która pozwala nam na już zastosować produkt dokładnie w takiej formie, w jakiej on jest produkowany i jakie otwory pozwala przekryć. No i tu są dwie opcje jeszcze dodatkowo, mianowicie czy użytkownik decyduje się jakby działać na wymiarze całościowym belki, czy na wymiarze otworu, czyli po prostu w zależności od tego, co nam będzie łatwiej, to po prostu możemy użyć takiego rozwiązania podczas pracy, jakiego potrzebujemy. Tu oczywiście mniej więcej zgodnie z tym, jak wygląda interfejs standardowych obiektów Archicada, jest to zorganizowane poprzez reprezentację, którą możemy sobie po prostu pewne opcje dotyczące sposobu reprezentacji włączyć. Tu jest jeszcze taka zakładeczka, która wyświetla nam, co możemy ewentualnie zestawić, czyli po prostu jakie są te no po prostu wartości dla zestawień. No i oczywiście jest też
informacje o firmie Solbet. W związku z tym po kliknięciu na przycisk tutaj po prostu zostaniemy odesłani do na stronę firmy. To jest kolejna opcja, jeśli chodzi o NatProża. Jest jeszcze jedna opcja, taka powiedzmy półautomatyczna, albo nawet prawie całkowicie automatyczna. Mianowicie jest to obiekt, kolejny obiekt, ale obiekt działający jako okno Archicada. I ten obiekt działa w ten sposób, że wstawiamy go jak okno i ten obiekt sam rozpoznaje jakby warstwę konstrukcyjną ściany i dopasowuje nam rozwiązanie, znaczy proponuje nam rozwiązanie optymalne dla ściany, w którą wmontowaliśmy taki obiekt. No i działa to mniej więcej w ten sposób. Ja tutaj na chwileczkę skopiuję po prostu tą ścianę, którą mam tutaj i pokażę Państwu w przekroju. Zresztą sami możecie to sobie też zrobić, ponieważ to wszystko jest w tym pliku. I teraz co się stanie, jeśli taki obiekt jest po prostu wstawiony w ścianę? I teraz gdybyśmy zmienili typ ściany, zmienimy ścianę na którąś kolejny typ ściany, który po prostu ma inną grubość. No i zobaczcie, co się dzieje. Automatycznie NatProże zmienia się na po prostu obiekt proponuje nam zmianę, zresztą sam zmienia taki obiekt, no i dostosowuje się automatycznie do struktury ściany, czyli wykrywa, gdzie jest warstwa konstrukcyjna i tam jest montowane NatProże. Jest to powiedzmy rozwiązanie troszeczkę niestandardowe, natomiast z tego, co tutaj mam troszeczkę po prostu tutaj feedbacku od znajomych, którzy zresztą też pozwolili mi trochę błędów usunąć, to wszystko się sprawdza dla ich zastosowań. Ok. A teraz w praktyce. To jest po prostu. Aha, jeszcze jedno. W tym pliku mamy gotowe zestawienia, które zestawiają nam elementy, czyli jeśli byśmy sobie chcieli zestawić po prostu tutaj bloczki w tych ścianach, no to oczywiście jesteśmy w stanie sobie zestawić. One są grupowane po grubości ściany. Tutaj oczywiście można standardowymi narzędziami Archicada jeszcze tam bardziej zawężyć sobie po prostu te elementy. Także oczywiście może nam zestawić ilość nadproży, liczbę nadproży. Jeśli chcemy zestawiać obiekty, to również możemy zestawić te obiekty. Jak widać, to jest też zestawione. No i ewentualnie jeszcze oczywiście możemy sobie zestawić komponenty ścian też z podzieleniem na grubości, objętość. Czyli po prostu z tego później można wyciągnąć po prostu jakby parametry, które potrzebujemy dla przedmiaru naszego obiektu. Ok, dobra. Teraz co będziemy robić w praktyce? Ja tu mam przygotowaną taką prezentację. To jest może nie za bardzo skomplikowany budynek, ani jakiś tam specjalnie piękny. Zrobiliśmy to w ten sposób, że w obydwu systemach mamy podobny, a raczej ten sam budynek wymodelowany i na nim pokazujemy sposób działania tych naszych narzędzi. Ja się przełączam między widokiem 2D, 3D. Mam nadzieję, że dla użytkowników Archicada to nie jest jakieś czary, to co pokazuję. I teraz tak. Co powinniśmy zrobić, żeby po prostu wykorzystać narzędzia? No to tak, no musimy sprawdzić, co potrzebujemy. No więc tak, potrzebujemy ścianę, która ma grubość 18 i tu jest tam wełny mineralnej, czy tam izolacji. To ja celowo zrobię takie zmianę tej izolacji, żeby po prostu było widać, które ściany się zmieniły. Zamienię wełnę mineralną na styropian. Oczywiście to jest tylko... Chodzi o to, żeby to na prezentacji było szybko, bo widać, o co się zmieniło.
prawda? Więc mamy ścianę 24, 18, tutaj 24 bez izolacji. Mamy jeszcze ścianę z betonu komórkowego 12 i ścianę z betonu komórkowego o grubości 18 cm. No i teraz najprostsza rzecz, po prostu możemy albo wkopiować sobie wszystko, to też można by było zrobić, czyli można by było sobie wszystko wkopiować z tego naszego projektu bibliotecznego, jakby to powiedzieć. Więc no tak, zacznę od ścian, po prostu wkopiuję sobie wszystkie te typy ścian, czyli po prostu Ctrl-C, Ctrl-V. W tym momencie nie przejmuję się jakby lokalizacją tego, co wklejam. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakichś czarów. Coś tu widzę, że... Dobra, w oryginale na środku bieżącego widoku, niech nam wklei. OK, mamy te ściany. I teraz tak, zobaczmy, czy któraś ze ścian nam pasuje. Tu jest 16 cm wełny mineralnej i 16 cm izolacji tutaj załóżmy, więc szukamy ściany o grubości 24 cm. Tu jakoś. A zobaczymy, czy to będzie ta ściana. To jest 24. To będzie to prawdopodobnie. A zobaczmy, czy to się. Oj, coś kurczę. Nie wiem, co mi tak zjadło zasoby komputera. 24, tu jest akurat 15, ale możemy zamienić na 16. To akurat, albo dobra, zamieńmy na tą 15 na ten moment. Czyli w tym momencie potrzebujemy ścianę, która się nazywa S4B, S04B. No i teraz tak, najprostszą metodą na wymianę jednej ściany, w cudzysłowie na drugą, to jest po prostu skasowanie tej ściany z podmianą na tą drugą ścianę, czyli po prostu wchodzimy sobie w edycję struktur warstwowych, usuwamy i zamieniamy to na S4B, bo ona nam tutaj najbardziej będzie pasować. No i zastępujemy tą ścianę, dajemy OK. I w całym projekcie będziemy mieć podmienione ściany. Jak widzicie, ja to celowo zrobiłem, żeby było widać, że nam się zamieniło, bo struktura jakby betonu komórkowego w tym przypadku i w tym przypadku w sensie wypełnienia jest taka sama, więc tutaj nie ma jakiegoś specjalnego problemu. Tutaj mamy znowu ścianę 16 plus 18. Zobaczymy, czy coś takiego jest. Możemy oczywiście podmienić tą ścianę. Zaraz zobaczymy, czy mamy ścianę 16. W tych gotowych systemach pewnie nie, więc będziemy prawdopodobnie musieli sobie zrobić na bazie takiego samego systemu zrobić sobie po prostu na 18 ścianę. No to w tym momencie skopiujemy sobie nową, zrobimy sobie nową ścianę, a niech się tak samo nazywa, jeden dodam, żeby było OK. No i w tym momencie tylko zmieniamy sobie na 18 tą ścianę. No i teraz ponawiamy dokładnie to samo, co wcześniej, czyli w edycji struktur warstwowych usuwamy tą strukturę i zamieniamy tą na to, co przed chwilą stworzyłem, zastąp. OK. No i jak widzicie, te struktury się podmieniły.
No i teraz zostało nam trochę zabawy, mianowicie jeśli w naszym projekcie nie mieliśmy jakichś ścian, które były opisane strukturami warstwowymi, czyli mamy coś takiego jak ścianę 12 z betonu komórkowego po prostu i chcemy ją zamienić na kolejną ścianę, która tutaj jest w systemie, czyli tu mamy ścianę 12, prawda? Chcielibyśmy zamienić wszystkie ściany, które są tutaj, jako te 12, zamienić na tamten system. No i teraz tak, jak to zrobić? No trzeba po prostu znaleźć wszystkie ściany, które mają dokładnie takie same parametry, czyli pobieram sobie parametry. Co nas interesuje? Interesuje nas konstrukcja, czyli materiał budowlany. Materiał. Materiał budowlany. I chcemy mieć beton komórkowy. No i jeszcze nas interesuje grubość. Grubość, prawda? Czyli mamy 12 z betonu komórkowego i moglibyśmy zaznaczyć w ten sposób wszystkie. No ale najłatwiej to będzie zrobić z poziomu okna 3D, ponieważ wtedy wybierzemy sobie dla wszystkich kondygnacji. No i teraz wystarczy zamienić te ściany na ściany warstwowe i znajdujemy tą 12, która jest tam w tym momencie po wkopiowaniu nam wleciała, czyli jesteśmy tutaj 12 cm. No i te wszystkie ściany zostały zamienione. No i jak widać, jak wrócimy sobie na rzut, elementy zostały zamienione. Już widać, że to jest inna ściana. Automatycznie nam się zmieniły opisy. To trzeba po prostu w takim przypadku jeszcze posprawdzać, tam odpowiednio się pozmieniały kierunki ścian, bo czasami może się tak zdarzyć, że mieliśmy coś zrobionego niestandardowo, na przykład tutaj, no ale to jest kwestia wyczyszczenia już rysunku i to każdy użytkownik Archicada sobie z tym poradzi. No i teraz jeszcze mógłbym zaprezentować, zaraz zobaczymy jak to wygląda, co nam na zostało. Zostało nam jeszcze, ja tylko tak kontroluję czas, czy mam czas jeszcze. Jeszcze po prostu mógłbym to samo zrobić ze ścianą 18, bo tu zdaje się jest 18, tak. No i teraz musiałbym to samo zrobić ze ścianą 18, czyli wybieram sobie ścianę 18, dokładnie w ten sam sposób jak poprzednio. Idę do okna 3D, żeby to znowu zrobić wszystko za jednym zamachem i zamieniam to sobie po prostu na tą ścianę 18. Można to zrobić poprzez ulubione, tutaj metod jest, mamy tu 18. Jak nie mamy, to trzeba ją będzie zrobić. Zanim to zrobimy, widzę, że coś tutaj zepsułem. Więc znajdźmy tutaj 18, jest tu 18, to jest 24, jest 12. No to zrobimy z tej 12, zrobimy sobie nowy system, który będzie 18. Tworzymy sobie system z 12, zamieniamy ją na 18. Oczywiście w każdym przypadku, jeśli potrzebujemy, to możemy sobie zmienić na inny typ bloczka, ponieważ tu są te bloczki, które są dostępne. Możemy sobie po prostu je podmienić, jeśli akurat nie będzie nam potrzebny taki typ bloczka, tylko po prostu nie potrzebujemy bloczka 500, tylko potrzebujemy lżejsze bloczki, mniej odporne, że tak powiem, na no, w sensie konstrukcyjnym, nie mamy aż takich potrzeb konstrukcyjnych, to możemy to w każdej chwili zmienić. Dobra, ja tu już jeszcze tylko zmienię na 18.
No i przejdę do tego samego okna, tu nam wszystko zostało, więc spokojnie zamienię na... Teraz zrobię to trochę inną metodą, mianowicie zamienię sobie po prostu to w oknie dialogowym. No i po zamianie tych elementów dostaniemy wymienione elementy. Zobaczmy na rzucie, jak to wygląda. No, tak jak widzicie, czasami trzeba po prostu podmieniać sobie kierunki ścian, bo to jest też, to się zdarza po prostu w normalnym życiu, jeśli po prostu mamy inaczej skonstruowane ściany. W większości przypadków, gdybym sobie wybrał ten typ ściany, tutaj tylko musiałbym usunąć materiał budowlany, a dodać sobie strukturę warstwową. Strukturę warstwową, ok, i w tym momencie wystarczyłoby w takim przypadku zmienić tylko sposób, gdzie jest linia odniesienia ściany, bo w przypadku ścian niewarstwowych, no to w zasadzie nie ma znaczenia, natomiast w przypadku ścian warstwowych w tym momencie, bo ta ściana wcześniej była 18, tutaj 12 bez niczego na wierzchu, natomiast te ściany już systemowo mają tynk, w związku z tym musimy zamienić sposób ustawienia po prostu linii odniesienia, na przykład na zewnątrz rdzenia, i jak widzicie, to w zasadzie już by wystarczyło dla wyczyszczenia tego typu błędu rysunkowego. No ale to po prostu jest standardowa funkcjonalność, więc tutaj jakby nie będę w to wnikał. Sprawdzę jeszcze, czy mam załadowaną tą naszą bibliotekę w tym projekcie. Jest załadowana, ale jest załadowana, zdaje się, starsza wersja. W związku z tym załadujemy sobie wersję tegoroczną. Tam się trochę zmieniło rzeczy, w sensie jest trochę zmian, które tutaj jakby koledzy mi, którzy używają tej biblioteki, stwierdzili, że pasowałoby coś tam jeszcze dodać. No więc przy okazji, gdy aktualizowaliśmy ofertę, no to ja po prostu zmieniłem te elementy biblioteczne, które to były zrobione, więc to działa. No i teraz gdybym chciał Wam zaprezentować, w jaki sposób można by było zamontować tutaj nadproże nad tym otworem, no niestety nie mam jakiegoś narzędzia, które by z automatu zamontowało otwory wszędzie. Tu niestety trzeba po prostu zrobić to manualnie, no ale jeśli użyjemy tego narzędzia, które zaproponowałem, mianowicie narzędzie, które działa jak okno, no to będzie troszeczkę łatwiej. No i w tym momencie to jest kwestia, jakie chcemy mieć oparcie. No i tu w zasadzie nie musimy nic na etapie wstawiania tego elementu zmieniać, wystarczy go wstawić. No i w tym momencie, jeśli go sobie wstawimy, tu nie ma znaczenia też, od której strony będzie ten element wstawiany, więc i w którą stronę otwarty, ponieważ ten element działa w taki sposób, że po prostu sam, jak widzicie, się dostosowuje do ściany, wykrywa tą ścianę, i zobaczcie, że teraz widać już jakie mamy elementy. No tu jest jeszcze kwestia wypełnień czy materiałów budowlanych. No i tutaj, jeśli byśmy mieli tam, musimy sprawdzić, co. Czy wszystko po prostu działa tak jak należy? Ok. No i teraz tylko nam zostało sprawdzenie i sprawdzenie, żeby to nadproże wylądowało w tym miejscu, gdzie ma wylądować. Jakby tu przesuwamy to tylko w ramach tego otworu, no więc, znaczy w ramach ściany, w związku z tym
nie ma możliwości, nie ma możliwości pomyłki. Jest tylko jedna rzecz, która nie działa w takich obiektach typu okno. No nie jestem w stanie zapewnić tutaj rozciągania tych obiektów w prosty sposób. W związku z tym, jeśli mamy tutaj otwór, którego właściwości to jest 90 cm, no to wystarczy po prostu teraz dla tego otworu zdefiniować, żeby tu było po prostu 90 cm. I ten otwór zostanie przekryty, jest w zasadzie przekryty w odpowiedni sposób. Możemy sprawdzić tylko na przekroju, jak wygląda sytuacja, gdzie ten otwór, gdzie ten element, gdzie jest. A, jest przekrój. OK, zróbmy tak. I zobaczmy. No jedyne co, no to trzeba po prostu przestawić w odpowiednie miejsce, czyli przesunąć, a potem można po prostu. Ja zwykle to robię w ten sposób, że wstawiam jedno nadproże, a później wstawiam następne. No. To jest dosyć ciekawa sytuacja. Prawdopodobnie skończyłoby się to troszeczkę inaczej. W przypadku tej belki trzeba by było albo powiększyć trochę otwór i a resztę, że tak powiem, nadrobić wykończeniem szpalety, więc tu najprawdopodobniej sytuacja wyglądałaby tak. Aczkolwiek tutaj później trzeba by było już jakby od strony budowlanej podejść do tego w ten sposób, żeby wykończyć ten otwór, albo wręcz go zrobić większego i zostawić później dla stolarki okiennej. To już mówię, do wyboru. OK, to jest sytuacja, gdy wrzuciliśmy te elementy. No i teraz pasowałoby sprawdzić, jak to wygląda zużycie tych naszych elementów, które potrzebujemy. Ja już sobie wyeksportowałem z tamtego pliku zestawienie dotyczące bloczków, czyli to jest zestawienie bloczków. No i to jest kwestia ustawienia schematu, eksportu i później w tym drugim pliku importu takiego zestawienia. Wygląda to w ten sposób, że wchodzimy sobie na zestawienia, ustawienia schematu, importujemy. No i tu mam cztery zestawienia, które po prostu mogą nam zadziałać, czyli mamy komponenty, teraz tu będziemy mieć komponenty ściany, ok, utwórz. To jest kwestia taka, że to było eksportowane, zdaje się, z wersji 22, ale to nic nie szkodzi, wszystko działa, tylko jest komunikat, że to zestawienie zostało wyeksportowane we wcześniejszej wersji. No i teraz jakbyśmy sobie zobaczyli komponenty, bo to było komponenty, zdaje się, komponenty Solbet. No i teraz po prostu możemy sprawdzić, ile mamy czego. Tu oczywiście elementy dotyczące bloczków, jak i produktów chemii budowlanej, które zostały uwzględnione w całości tego założenia, także jest kwestia powierzchni, w zależności co nam będzie łatwiej. Poza tym to już jakby wystarczy do oszacowania kosztów i do oszacowania wartości zamówienia. Zastanawiam się jeszcze, co tutaj ewentualnie pokazać w tych narzędziach. Może na razie tyle, jak będą pytania, to ja jestem oczywiście do dyspozycji. No to nie wiem, może Krzysiek teraz. Dzięki serdecznie, Piotrze. To ArchiCAD, a ja przypomnę Państwu, że już za chwilę będziemy pracowali w Revicie. Zgodnie z naszym planem mamy teraz 5 minut przerwy, ale nie będziemy go robić tak oficjalnie, natomiast ja podpowiem, jeśli ktoś ma potrzebę na przykład pójść po dobrą kawę. Wierzę, że część z Was ma taką filiżankę jak ja.
To jest doskonały czas, bo my kilka minut zagadamy teraz, zanim zaczniemy pracę rękami Krzysztofa w rewicie, rzecz jasna. Także mamy te 4-5 minut, jeśli ktoś z Państwa chce teraz, no na przykład pójść po kawę lub załatwić inne potrzeby. Ja w międzyczasie, panie Tomaszu, panie Piotrze, jakbyśmy mogli prosić o wyłączenie prezentacji. Aha, ja już może przełączę na Krzysztofa, możemy. Tak, bo właśnie. Okay. Sobie działać. Krzysztof, nie musisz jeszcze włączać, także później możesz po prostu ten pod kamerką dzisiaj pojawił teraz guziczek ekranu, możesz go wyłączyć i za chwilę wrócimy do Rewita. Panie Tomaszu, ja w międzyczasie oczywiście udostępniłem linka do pobrania materiałów i pojawiło się pytanie, i to jest może dobry moment, ja myślę, że je powtórzymy jeszcze na koniec, bo może osoba, która je zadała, wyszła teraz, ale może warto. Tu jakiś problem się pojawił. W pliku ZIP po rozpakowaniu jest instrukcja PDF tylko dla Archicada. Dla Rewita nic takiego nie znalazłem. Po uruchomieniu nakładki instalacja nie zakończyła się pomyślnie. Po akceptacji licencji klikam instaluj i otrzymuję alert. Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru input. Po kliknięciu OK instalacja się wyłącza. Co robię źle? Krzysztof się uśmiecha, czyli zna rozwiązanie. Na rozwiązanie, ale teraz też odpowiedzi nie udzielę, dlatego że nie wiem, co kto robi. Bardzo chętnie podam później namiar na siebie. Będziemy próbować jakoś rozwiązać problem. Pytanie też, na jakiej wersji ktoś próbuje instalować tą nakładkę. Proszę pamiętać, że to, co Państwo mają udostępnione i obecnie możliwość do pobrania, czy ze strony Solbetu, czy z jakichkolwiek innych stron, na których to zostało udostępnione, to jest wersja na Rewita 16, 18 i 20 bodajże. Wersję na 21 mam w tym momencie tylko ja i będę Państwu ją za chwilę pokazywał. Ona, można powiedzieć, że jest jeszcze ciepła. Dzisiaj bądź też jutro będzie udostępniona na stronach, będą Państwo mogli z niej korzystać. Wersja do 22 Rewita pojawi się, jak tylko nowa wersja Rewita ujrzy światło dzienne, co prawdopodobnie nastąpi gdzieś tam pewnie na przełomie marca, kwietnia, jak to do tej pory bywało. Natomiast, no mówię, 21 no, dopiero teraz została opracowana i ona będzie do Państwa udostępniona, rozdystrybuowana dzisiaj bądź też jutro, także będzie że może to być kwestia wersji. Panie Tomaszu, który zadał to pytanie, na koniec zostawmy to, ja mogę nawet panu udzielić głos i pogadamy o tym. A w międzyczasie jeszcze się pojawiło pytanie o to, czy webinarium będzie nagrane. Potwierdzam, tak, oczywiście nagrywamy i tym z Państwa, którzy będziecie chcieli, udostępnimy, ale to nie zwalnia Was z tego, żeby być tu z nami, bo tylko wtedy można w interakcji być, zadać pytanie i pociągnąć trochę to, co Was interesuje. I pojawiło się jeszcze pytanie związane z Archicadem, skąd się biorą ułamkowe części bloczków w zestawieniu? Czy jeśli mamy na przykład 3 skrócone bloczki do 2/3 długości, program policzy jako 3 czy 2 bloczki? No policzy. Program, znaczy to jest standardowe zestawienie Archicada, więc ono tam nie zaokrągla, znaczy ono zaokrągla po prostu do pełnych bloczków, więc kwestia jest taka, że to jest po prostu to co dostajemy, to co musielibyśmy użyć, prawda, więc jeśli, no to już jakby z logiki wynika, że po prostu jak jest więcej niż pół, to trzeba mieć ten jeden bloczek więcej, ale nie, to jest po prostu to, co jest realnie, tam nie ma żadnych dodatkowych, nazwijmy to safety catchów w tym zestawieniu, więc kwestia wygląda tak, że tu już jakby od nas zależy przy zamawianiu, jak ma wyglądać jakby tutaj jakby margines bezpieczeństwa. Więc okay, powiedzmy, że po przesłaniu takiego zestawienia do Solbetu najprawdopodobniej dział techniczny by po prostu zalecił odpowiedni margines bezpieczeństwa. Myślę, że 2 minuty jeszcze mamy do rozpoczęcia tej kolejnej części. Tym razem przypominam, będziemy pracować w Rewicie, oczywiście produktami marki Solbet. W myśli idei, że pracujemy
nie generycznymi plikami, a istniejącymi na polskim rynku produktami, które są scyfryzowane i dostępne teraz. No i właśnie, panie Tomaszu, gdzie one są dostępne? Jeszcze dodam uwagę do tego, o czym Piotr wspominał, o tym zestawieniu, że jeżeli mamy trzy bloczki, które są jakby nie w pełni wykorzystane, no to trzeba pamiętać o tym, ten ścinek, który zostaje po ucięciu bloczka, również można wmurować w miejscu, gdzie taki ścinek jest potrzebny. Potrzeba. Tak, natomiast praktycznie też taka uwaga jest praktyczna, że materiał się zamawia z naddatkiem 2-3%. Jak mamy zestawienie dosyć dobrze i precyzyjnie wykonane, to trzeba mimo wszystko te 2-3% doliczyć zawsze na jakieś ścinki i odpady, coś takiego. Więc tak to wygląda w praktyce. A jeżeli chodzi o pobranie tych narzędzi, no to one są dostępne na naszej stronie, są dostępne też na witrynach, gdzie są różnego rodzaju inne narzędzia właśnie do projektowania przy zastosowaniu narzędzi BIM. Ja się uśmiechnąłem, ponieważ jestem w trakcie budowy domu i to taką anegdotę na koniec tej przerwy opowiem. W projekcie mam pustkę nad salonem i barierkę. I w projekcie jest napisane H90, projekt indywidualny. I pewnego dnia przychodzę, a ekipa budowlana wybudowała mi tę barierkę na antresoli z gazobetonu. To a propos strat na budowie i tych 2-3%, u mnie mam wrażenie trochę więcej tej straty będzie. Nie? Dokładnie taką samą anegdotę mi kiedyś kolega opowiedział, jak to prawda, przyszedł na budowę i pyta się, co to za barany? No ścianka, szóstka. Jest na projekcie, balustrada. A ja jeszcze zadaję majstrowi pytanie, ale tam jest napisane projekt indywidualny. To nie może być z gazobetonu? Wybrnął. Dobrze. Panowie, czas start. Może jeszcze przepraszam, Rafał, na chwilę, bo skończmy tematy z Archicadem. Jeszcze są jedno pytanie w zasadzie połączone. Te pliki, czy pliki biblioteczne można by zapisać w wersji SE? Nie wiem, co to znaczy, ale wierzę, że Piotr odpowie. No niestety nie jestem w stanie zapisać tych plików w wersji SE. Jedyne, co mogę zrobić, to wyprodukować plik z definicjami tych warstw, definicjami elementów, definicjami materiałów budowlanych i z zestawieniami, czyli te zestawienia można wyeksportować i po prostu takie to po prostu otworzyć w SE. No niestety jest problem z przerzuceniem plików z wersji pełnej na wersję SE, no to są warunki licencyjne. Kiedyś nawet zadałem pytanie producentowi, czy mógłby w drodze wyjątku przekonwertować takie pliki, które przygotowałem dla jakichś producentów, oczywiście w próżnię. Więc tutaj nie mam dobrych wieści, aczkolwiek da się to obejść. Natomiast biblioteka działa również na wersji SE i biblioteka działa od wersji 19 Archicada. Bo tu jest, Jarku, ty ostatnie pytanie zadasz ty, dobrze, a ja tylko doczytam, tu jest jeszcze może uzupełnienie. I czy ta biblioteka działa w starszych wersjach? Próba załadowania do Archicada SE 2018 nie powiodła się. Biblioteka zadziała, czyli ten plik LCF zadziała, natomiast plik PLN, który tam jest dołączony, nie działa z wersją SE. Natomiast oczywiście można przygotować, zdaje się, że było coś takiego przygotowane we wcześniejszej wersji, ja to jeszcze uzupełnię, mianowicie definicję tych wszystkich materiałów budowlanych, tudzież struktur warstwowych, które są w tym pliku i jeszcze co? I zestawienia. Ja jeszcze spróbuję jedną rzecz, aczkolwiek muszę sobie po prostu ściągnąć wersję SE i sprawdzić, czy przypadkiem nie uda mi się tego przerzucić przez IFC, ale tutaj nie obiecuję. Wiem, co się na pewno da zrobić, nie jestem pewny, czy się da jakby w całości ten projekt przekonwertować. Jarku, jeszcze jakieś pytanie miałeś? Tak, to jest ostatnie pytanie, już sekundkę.
Witam. Nakładka Solbet dotyczy tylko Revit, czy również dotyczy Archicad, bo w nazwie jest Revit? Nakładka jest do Revita, natomiast biblioteki są i do Revita, i do Archicada. Jasne. To zróbmy teraz pauzę. Też Krzysztof o tym będzie mówił, więc no odejmij głos Krzysztofowi. Zróbmy zatem pauzę, bo chyba czas już, żebyśmy zaczęli Revita, bo tak obiecywaliśmy naszym uczestnikom. Zostało jeszcze pytanie pani Marty i Piotrze, gdybyś mógł odpisać, bo to do ciebie pytanie w ognie questions, jak zaznaczysz pytanie pani Marty, to możesz na nie odpowiedzieć. Tak, szukam tego w tym czacie. To ja pomogę za chwilę, spokojnie, jak już będziemy poza wizją, a myślę, że czas, aby rozpocząć już pracę w Revicie. Krzysztof Adach, Revit 2021, chyba tak, widzę, 2021. Potwierdźcie mi proszę tylko, że widzicie mój ekran. Tak, widać. To gra oczywiście. Krzysztofie, powodzenia. Bardzo dziękuję, witam serdecznie po raz kolejny. Dwie platformy tak naprawdę i dwa podejścia, które tutaj zostały zastosowane. Celowo zaczęliśmy to spotkanie od prezentacji Archicada, ponieważ no nie każda firma chce cokolwiek doinstalowywać dodatkowo do oprogramowania, z którego korzysta. Czasami działy IT mają swoje polityki i nie zgadzają się na takie dodatkowe narzędzia. No, z różnych względów, tutaj myślę, że nie ma co tego oceniać, więc Piotr pokazał, jak może wyglądać taka biblioteka właśnie producenta materiałów budowlanych, bloczkowych, w takiej postaci, jak to może wyglądać, że można było zastosować w każdym jednym projekcie bez konieczności instalacji czegoś dodatkowego. W Revicie też taka biblioteka została opracowana. Tomek pokazał na jednym z pierwszych slajdów stronę internetową Solbetu, gdzie można pobrać zarówno bibliotekę do Archicada, jak i bibliotekę do Revita oraz właśnie nakładkę na Revita. Nakładka jest na razie tylko na Revita. Jeżeli Państwo będą odpowiednio do Solbetu często dzwonić, to prawdopodobnie zdecydują się też na nakładkę archicadową. Natomiast w tym momencie jest przygotowana nakładka tylko i wyłącznie na Revita. Biblioteka jest dla tych Państwa, którzy nie chcą instalować niczego na program, niczego dodatkowego, ewentualnie mają Revita LTE, czyli tego Revita okrojonego z API zewnętrznego, do którego po prostu nie jesteśmy w stanie dopiąć żadnych dodatkowych narzędzi. I teraz ten budynek, który Piotr już wcześniej pokazał w Archicadzie, dokładnie został też odtworzony w Revicie, po to, żeby pokazać, jak to samo, co Piotr tam robił za pomocą tamtych narzędzi, można zrobić za pomocą nakładki. Założenie główne jest takie, żeby Państwu ograniczyć konieczność grzebania po stronach internetowych i takiego ręcznego czy manualnego szukania informacji dotyczących produktów producenckich. W mojej opinii producent powinien zrobić wszystko, żeby Państwo nie musieli wychodzić z programu, tylko mieli wszystko pod ręką i to można powiedzieć w maksymalnie skondensowanej postaci, tak żeby produkt, dobór odpowiedniego produktu następował bardzo szybko, w sposób bardzo efektywny. No i takie coś myślę, że można osiągnąć głównie za pomocą nakładek, no ale też właśnie różne są preferencje. I tutaj wyświetliłem okno dialogowe, ta nakładka po zainstalowaniu znajdzie się na zakładce dodatki. Mam polską wersję językową Revita, jeżeli mają Państwo wersję angielską, to będzie na zakładce Add-ins. Zawsze tutaj mamy przycisk Solbet Biblioteka. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak zostało podzielone okno dialogowe. Przede wszystkim w lewym górnym rogu mamy dwie zakładki, ściany i nadproża. Nadproża systemowe, które są częścią całego systemu Solbet i zakładka ściany, gdzie znajdują się wszystkie bloczki, które są w ofercie Solbetu. Ta lista jest aktualizowana na bieżąco. Państwo jak instalują nakładkę, pobierają pierwszą wersję bazy danych, która jest aktualnie umieszczona na serwerach. Tutaj w prawym górnym rogu jest taki przycisk sprawdź aktualizację. Jeżeli go klikniemy, no to program komunikuje się z serwerem, sprawdza, czy nie ma nowej wersji bazy danych. Jeżeli taka nowa wersja będzie, no to zostanie pobrana
do programu i od razu będzie zaktualizowane wszystko, co zostało zmodyfikowane, więc nie będą Państwo musieli tego przeinstalowywać za każdym razem od nowa. I ta wersja, która tutaj jest widoczna, zawiera już nowe produkty, między innymi bloczek Solbet Ideal 350, o gęstości 350 i szerokości 420 mm. Wcześniej był ten sam bloczek, ale w gęstości 400, czyli trochę miał gorsze parametry termiczne. W tym momencie ta gęstość została zmniejszona kosztem trochę wytrzymałości, ale termika znowu poszła w górę, więc pozwala to na spełnienie nowych wymogów w zakresie właśnie izolacyjności budynków przy zastosowaniu jednowarstwowej ściany. Także tutaj mamy ten bloczek, który jest, można powiedzieć, nowym produktem w ofercie Solbetu. No i kilka wcześniejszych zostało zupełnie usuniętych. Jeżeli Państwo pracowali i wykorzystywali produkty z gęstości 400, no to obecnie już w ofercie ich nie ma. Tomku, jeżeli coś oszukuje, to proszę poprawnie, tak żebyśmy tutaj przekazali Państwu jak najbardziej. Jest wszystko w porządku. Informacje. Super. Szanowni Państwo, po prawej stronie mamy listę bloczków. W środku mają Państwo widoczne informacje szczegółowe dotyczące albo całej gęstości, albo pojedynczego bloczku, który wybierzemy sobie na liście, więc możemy wybrać całą gęstość, wtedy mamy porównanie wszystkich bloczków, które do tej gęstości należą. Ewentualnie po lewej stronie są jeszcze dodatkowe parametry, można powiedzieć pod kątem logistyki, czyli jakie są wymiary, ilość na palecie i tak dalej, i tak dalej. Pod spodem, pod tym środkowym oknem znajdują się odnośniki do dokumentacji, tak żeby Państwo nie musieli za każdym razem ręcznie gdzieś tam przeszukiwać strony i szukać odpowiedniego produktu, to mamy odnośniki do dokumentacji i zostaną Państwo przekierowani w odpowiednie miejsce na stronie Solbet, skąd będą Państwo mogli pobrać konkretny dokument opisujący dany produkt. Celowo tego nie ładujemy na komputer użytkownika, ponieważ Państwo już na pewno mają na swoim komputerze miliony dokumentów, więc nie ma sensu, żeby ładować kolejne setki PDF-ów. Jest to przechowywane na stronie, tam jest aktualizowane, więc tutaj znajdują się odnośniki do konkretnego miejsca i do konkretnego dokumentu. No i tutaj w prawym górnym rogu mamy również narzędzia do filtrowania, czyli coś, co pomoże Państwu dobrać odpowiedni produkt z listy. Jak klikniemy sobie tutaj w narzędzie filtr, możemy rozwinąć dostępne parametry filtrowania. Widzimy, możemy filtrować wszystkie produkty po szerokości bloczka, wytrzymałości, współczynniku lambda, wartości obliczeniowej, jak również odporności ogniowej. No i teraz zobaczmy, bierzmy sobie, nie wiem, na przykład bloczki o szerokości 240. Cała lista od razu jest filtrowana, zostają tylko te produkty, które spełniają ten konkretny parametr, to konkretne kryterium. Wybieramy bloczek, który nas interesuje i teraz dwie takie główne możliwości. Albo wczytujemy ten bloczek do projektu, w tym momencie tworzony jest nowy typ ściany, przepisywany jest odpowiedni materiał i wszelkie parametry opisujące ten bloczek, czy opisujące materiał. Wystarczy zaznaczyć na liście i kliknąć wstaw. I w tym momencie ten nowy typ pojawi się pod narzędziem ściana i we właściwościach po lewej stronie, proszę zobaczyć, mamy Solbet Optimal 500, 240 na 240 na 590, to są wymiary samego bloczka. Oczywiście nazwę typu mogą Państwo absolutnie dowolnie zmodyfikować. Tutaj nie jest to ustawione na sztywno. Natomiast to, co jeszcze robi aplikacja, to przypisuje odpowiednie parametry. Mamy parametry IFC, które są automatycznie uzupełniane. Mamy również parametry stricte producenckie, które normalnie, może nie w takim pełnym zakresie, Państwo muszą uzupełnić ręcznie, natomiast tutaj jest to po prostu robione automatycznie. Jak przesuniemy się na samą górę i wejdziemy w edycję ściany, zobaczymy, że definiowany jest nowy materiał i ten materiał ma również przypisaną odpowiednią lambdę, która była widoczna w wcześniejszym oknie dialogowym, przewodność cieplna, tutaj przepisywana jest
ta wartość. Jeżeli więc Państwo będą chcieli później, nie wiem, wykonywać jakieś dodatkowe obliczenia, analizy termiczne, to mogą Państwo to wykonać z tego poziomu. Jeżeli ktoś miałby już podefiniowane typy ścian i chciałby tylko podmienić materiał konstrukcyjny na materiał solbetu, może wejść w zakładkę ponownie, czyli uruchamiamy narzędzie, wybieramy ten sam bloczek albo może inny tym razem, wybierzmy sobie z gęstości 700, żeby został utworzony kolejny materiał i mamy przycisk na dole generuj materiał. To znaczy, że w projekcie na zakładce zarządzaj pojawi się nowy materiał i będą go Państwo mogli przypisać do dowolnej warstwy w dowolnym typie ścian. Więc wybierając generuj materiał, materiał jest od razu wrzucany, zakładka zarządzaj, mamy tutaj materiały i znajdźmy sobie na liście materiały solbetu, widzimy solbet Optimal 700, on nie jest w tym momencie w projekcie wykorzystany, pojawił się tylko na liście do wyboru. Także ci z Państwa, co korzystają z Revita, no to wiedzą, jak przypisać materiał do konkretnej warstwy. No i wreszcie pojawia się trzecia opcja. Trzecia opcja, która polega na tym, że z generycznych ścian, z modelu stworzonego ze ścian ogólnych, bez konkretnych przypisanych systemów i materiałów, stworzymy model zbudowany z materiałów producenckich, w tym przypadku z materiałów solbetu. Proszę zwrócić uwagę, mogę wybrać czy zaznaczyć jedną bądź też dowolną ilość ścian. We właściwościach widzę w nazwie typu, że to jest ściana zewnętrzna 24 plus 16, czyli pewnie 24 nośne i plus 16 ocieplenia. I teraz po zaznaczeniu ściany wchodzimy do nakładki Solbet i dobieramy odpowiedni bloczek. Wiemy już, że ma warstwa nośna grubość 24 cm, więc spośród tych dostępnych bloczków wybieram jeden konkretny. I teraz do tego muszę dołożyć jeszcze 16 cm ocieplenia. I tutaj bardzo fajne narzędzie, jak pod spodem Państwo zauważą, jest trzeci przycisk, izolacja. I teraz otwiera się okienko dialogowe pozwalające na dobór odpowiedniej grubości warstwy izolacyjnej. Mamy dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że przechodzimy na zakładkę dobierz izolację, wpisujemy graniczną wartość współczynnika U, która nas interesuje, na przykład niech to będzie 0,2 i po kliknięciu przycisku oblicz program wylicza nam grubości warstw, które musimy zastosować dla jednego z tych trzech materiałów izolacyjnych, które tutaj są zdefiniowane. My zdefiniowaliśmy trzy takie najpopularniej spotykane, można powiedzieć, w internecie czy w ofercie producentów o współczynnikach 0,31, 0,38 i 0,42. No i widzimy, że w zależności od wariantu im niższa lambda, tym niższa grubość tej warstwy ociepleniowej. Wystarczy, że wybierzemy na liście, klikniemy wstaw, program generuje nam dwuwarstwową ścianę z ociepleniem o tej grubości, która tutaj jest wyliczona. Druga możliwość to jest możliwość dodania warstwy, którą my określimy i sprawdzimy, jaka będzie wartość U. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj pod tabelką mamy wartość współczynnika U, która jest aktualizowana na bieżąco. Dla samej warstwy złożonej z tego bloczka o grubości 240 mm wartość współczynnika U jest taka, jak tutaj widać. Wybierzmy sobie dodaj warstwę i dodamy warstwę na przykład z tego najbardziej ciepłego materiału i wpiszmy tutaj 160 mm, ponieważ tyle mieliśmy w nazwie typu taką grubość. No i zobaczmy, 240 plus 160, od razu widać, że wartość współczynnika U została przeliczona i w tym momencie jest nawet poniżej 0,15, czyli już poniżej najbardziej tych rygorystycznych wymogów obecnie obowiązujących. No i jeżeli zgadzamy się na taki wariant, klikamy wstaw i w tym momencie program tworzy nam nowy typ ściany, przypisuje materiał z jednej do warstwy nośnej materiał solbetu, do warstwy ociepleniowej materiał ociepleniowy właśnie EPS 0,31 o grubości 160. Widzimy ścianę dwuwarstwową. Oczywiście te same parametry są we właściwościach, które były wcześniej.
tylko wszystkie wartości już w tym momencie są uzupełnione. No i zobaczmy, tutaj widzimy inny kolor dla ocieplenia, który pojawił się od zewnątrz. Drodzy Państwo, i teraz możemy zaznaczyć, jak już wstawiliśmy tą ścianę, możemy zaznaczyć wszystkie ściany tego samego typu i z okna właściwości w najprostszy sposób wybierzmy ten nowy typ ściany i podmieńmy to w modelu. Oczywiście moglibyśmy zaznaczyć te ściany od razu ręcznie już przed generowaniem, można powiedzieć za pomocą nakładki, ale my zrobimy sobie to teraz. No i widać od razu, że wszędzie, gdzie ta sama ściana była, gdzie ściana była tego samego typu, no to pojawiło się ocieplenie. Teraz ten budynek celowo tak został przeze mnie zamodelowany, żebyśmy mieli różne typy ścian na różnych elewacjach, po to, żeby trochę więcej rzeczy można było tutaj, no można powiedzieć, pokazać. Teraz troszeczkę sobie wejdźmy do środka, żeby zobaczyć, jakie ściany jeszcze tutaj możemy zastosować, ponieważ wewnątrz mamy ścianki działowe, więc zupełnie inaczej to będzie wyglądało. Dotniemy ten model. Zrobię to w widoku 3D, żeby łatwiej było zaobserwować zmiany. Oczywiście mogą to Państwo robić również z poziomu rzutu i to dowolnego rzutu. I zaznaczmy pierwsze, można powiedzieć, dwie ściany wewnętrzne. Ja wykorzystuję do selekcji skrót klawiszowy SA, czyli Select All Instances. Wybierz wszystkie wystąpienia danego typu w całym modelu. Jeżeli mamy te same ściany powyżej na innych kondygnacjach, one w tym momencie również zostały wybrane. Wszystkie te ściany chcę zamienić na nową ścianę już z oferty Solbetu, więc widzę, że mamy ścianę 24, więc znowu biblioteka Solbet. Wybieramy sobie ścianę 24, znowu wybiorę jeszcze inną ścianę po to, żeby kolejny typ pojawił się w tym naszym projekcie. Później w zestawieniu zobaczą Państwo to rozróżnienie, że każda ściana jest jakby wyciągnięta, każda ściana jest policzona, również te ilości zamienione są na palety, na można powiedzieć takie wielkości logistyczne. No i ściany 18, znowu ta sama ścieżka. Solbet biblioteka, tym razem filtr musimy sobie zmodyfikować, wybieramy tylko bloczki z 18 z całej oferty i klikamy wstaw. W tym momencie wszystkie ściany znowu są podmieniane, czyli najpierw generujemy materiał, tworzymy nowy typ ściany, przypisujemy materiał i parametry, no i dopiero podmieniamy wszystkie ściany w modelu. Proszę zwrócić uwagę, że to troszkę trwa, ponieważ program analizuje wiele rzeczy w tym momencie. Przede wszystkim, jakie jest położenie geometryczne poszczególnych ścian. Kolejna rzecz, sprawdza, gdzie jest umiejscowiona linia lokalizacji. Ci z Państwa, którzy korzystają z Revita, to doskonale wiedzą, że mamy taki parametr jak linia położenia i względem linii położenia lokalizowana jest ściana, czy też przekrój ściany jest odpowiednio pozycjonowany. Więc to wszystko musi być zachowane po to, żeby geometria naszego budynku nie została zmieniona w sposób jakby nieprzewidywalny, zupełnie przypadkowy. No i idziemy dalej, mamy tutaj ściany 12, więc znowu filtrujemy sobie odpowiednie bloczki. Mogą Państwo nie znać oferty Solbetu, w związku z tym, jeżeli korzystamy z narzędzia, to nie popełnimy błędu, nie przypiszemy niewłaściwych parametrów. Program ma jakby zastąpić tą żmudną pracę polegającą na tym, żeby dobierać odpowiednie bloczki, nie wiem, przegrzebywać się przez stronę, szukać odpowiedniego rozwiązania. Tutaj mamy nakładkę, która tą czynność przynajmniej powinna za Państwa jakby wykonywać i to w sposób poprawny. No i poczekajmy jeszcze chwilkę, aż ta podmiana nastąpi. Tutaj już mieliśmy do podmiany kilkaset ścian w całym modelu. No i zobaczmy, ta zmiana nastąpiła. Jeszcze zejdźmy, ponieważ w ofercie Solbet są również bloczki, czy też płytki, tak to się nazywa fachowo, o mniejszych grubościach. Tutaj mamy komórki lokatorskie, zobaczmy, o grubości 6 cm. Więc znowu nakładka, bloczki szóstki i jeden bloczek w gęstości 600 jest do dyspozycji. Już ta zmiana została wprowadzona. I jeszcze mamy bloczki ósemki, więc też podmieńmy to wszystko na
80 mm, ta sama gęstość wstaw. I proszę zwrócić uwagę, mamy w tym momencie w dosyć krótkim czasie budynek, który wcześniej był zbudowany z ogólnych, generycznych ścian, nie przypisanych do żadnego producenta, bez zastosowania jakiegokolwiek rozwiązania systemowego, mamy zamieniony na konkretne obiekty, które można kupić, zamówić, wycenić, zestawić, czyli coś rzeczywistego. A BIM, proszę Państwa, zaczyna się w momencie, kiedy mamy do dyspozycji wiarygodne dane. Jeżeli ktoś wykorzystuje Revita tylko po to, żeby stworzyć trójwymiarowy model, to wykorzystuje tak na dobrą sprawę 10-15% możliwości całego rozwiązania. BIM zaczyna się od momentu, kiedy dodajemy wiarygodne informacje i zaczynamy nimi zarządzać. Więc jeżeli wrzucamy te informacje producenckie, to rzeczywiście wtedy ten model nabiera wiarygodności. Oczywiście są sytuacje, kiedy my nie możemy wpisać konkretnych danych, nazwy producenta i systemu, chociażby w przetargach publicznych, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest jakaś część rynku projektowego. Zdecydowana większość to jest rynek inwestycji prywatnych, gdzie właściwie chcąc pracować z wiarygodnym modelem, powinniśmy stosować właśnie rozwiązania producenckie. Szanowni Państwo, i teraz kolejna ważna funkcjonalność, którą daje nakładka, to jest możliwość doboru nadproży systemowych i automatycznego wstawienia je do modelu. No widać, że w tym budynku jest dosyć dużo otworów o bardzo różnej szerokości, na różnych kondygnacjach. Teraz program musi przeanalizować wszelkie warunki geometryczne, czyli sprawdzić, jaka jest grubość warstwy nośnej, jaka jest szerokość otworu, sprawdzić, czy jakikolwiek produkt z oferty Solbetu spełnia te wymagania i wstawić go później w odpowiednie miejsce w tej naszej strukturze ściany, ponieważ my mamy ścianę zbudowaną z warstw, jest warstwa nośna, ocieplenia i tak dalej. Program musi wiedzieć, że nadproże wstawia się tylko i wyłącznie w warstwie nośnej. No w przypadku tak wielu otworów to naprawdę zajmuje dużo czasu, jeżeli chcielibyśmy to robić ręcznie. W przypadku nakładki jest to, można powiedzieć, dosyć mocno zautomatyzowane. Jak to robimy? Znowu bardzo podobny proces. Zaznaczamy ścianę, w której znajdują się otwory, do której chcemy wstawić nadproża. Przechodzimy na zakładkę dodatki i otwieramy bibliotekę Solbetu. Następnie przechodzimy tutaj na górze w menu głównym na zakładkę nadproża. Proszę zwrócić uwagę, program zczytał nam wszystkie otwory z tej ściany, wie, jakie są szerokości tych otworów, druga środkowa kolumna, wie, jaka jest grubość warstwy nośnej i w ostatniej, skrajnej prawej kolumnie proponuje rozwiązanie spośród rozwiązań systemowych. Mamy do dyspozycji trzy możliwości. Proszę zwrócić uwagę, ja sobie tutaj rozwinę. Program daje nam trzy właściwe możliwości. Coś, co można zastosować. Ta lista jest odfiltrowana, czyli jeżeli wybierają Państwo jedno z tych rozwiązań, mają Państwo stuprocentową pewność, że nie popełnią błędu, ponieważ to wszystko przeanalizował program za Państwa. Państwo muszą tylko zastosować, wybrać jedno z tych rozwiązań. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie doboru odpowiedniego nadproża, ten otwór, który w tym momencie ma numer 1, jest w tle podświetlany na czerwono. Widzimy, że jest uruchomiona taka pewna przezroczystość tej naszej nakładki po to, żeby widzieć, dla którego otworu my w tym momencie definiujemy nadproże. No i wybierzmy na przykład nadproże dla tego okna pierwszego skrajnego. Niech będzie zbudowane z kształtek U24. W wierszu trzecim mamy informację, nie można dopasować nadproża. Zobaczmy, które to jest okno. I widzimy, że jak w tabelce przełączyłem się na wiersz trzeci, to w tle również odpowiednie okno zostało podświetlone. Dlaczego tak się stało? Ponieważ szerokość tego otworu wynosi 270 cm, a maksymalna szerokość do tego, żeby pokryć za pomocą nadproży systemowych w przypadku ścian 24, to jest 1,80 m. Jeżeli mamy większą odległość, musimy zastosować belkę żelbetową, ale to już muszą Państwo zrobić świadomie, w 100%, podejmując po prostu decyzję inżynierską, można powiedzieć, odnośnie wymiarów tej belki, i my za pomocą nakładki tego nie wstawimy, nie zrobimy za Państwa.
Tutaj są wrzucane tylko nadproża systemowe, które znajdują się w ofercie Solnet. No i jeżeli te wszystkie ustawienia zostały przez nas odpowiednio zdefiniowane, klikamy w staw i w tym momencie program nad każdy jeden otwór z tej naszej zaznaczonej ściany stawi nam odpowiednie nadproże. No i proszę zobaczyć, po zaznaczeniu ściany widzimy, że tutaj są zastosowane dwa nadproża. Nad tymi najszerszymi otworami nie ma nadproża w ogóle i w przypadku skrajnego okna wybraliśmy nadproże z kształtek U24 dopasowane do grubości warstwy nośnej. No i tutaj odpowiednie nadproże zostało również wstawione. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą tutaj chciałem pokazać. Możemy oczywiście wejść też do środka, zaznaczyć nadproże w warstwie. Tutaj dotniemy widok. Proszę, zaznaczmy ścianę działową. Znowu dodatki, Solbet, biblioteka. Dobierane są dwa nadproża systemowe. Jedno ma R90, drugie ma oznaczenie NSR30. W zależności od wytrzymałości takiego nadproża i odpowiednie jest wstawiane do naszego modelu. Po zaznaczeniu widzimy, że jest to belka, która ma odpowiednią objętość, długość i parametry wewnątrz. Szanowni Państwo, i tutaj, żeby potwierdzić to, co zrobiłem, jedno jest R90, drugie jest R30, czyli wszystko się zgadza. Teraz zobaczmy jeszcze, co program zrobi, jak zaznaczymy ściany zewnętrzne, te na tych krótszych elewacjach. Zobaczmy, że ta ściana ma grubość 24 plus 18, czyli 42 cm. Wchodzimy w zakładkę w bibliotekę Solbetu i proszę zwrócić uwagę, program komunikuje nam, że nie jest w stanie dopasować nadproża do żadnego z tych otworów, ponieważ no, szerokość otworu jest większa niż 1,80 m, a grubość warstwy nośnej ściany w tym przypadku wynosi 24 cm. Tutaj na jedną rzecz zwrócę uwagę. W tym momencie jeszcze nie podmieniałem tych ścian na produkty solbetowe. Mamy ścianę generyczną, czyli ogólną, bez przypisanego producenta. Widzimy, że jest warstwa nośna 24 cm. Program takie ściany też obsługuje, też można w nie wstawić nadproża w sposób automatyczny za pomocą nakładki. Natomiast no jeżeli warunki brzegowe, geometryczne nie są spełnione, to program tego nie zrobi. Co musimy więc najpierw zrobić? Pierwsza rzecz, zamieńmy te ściany na bloczki 42 cm zbudowane już z produktu solbetowego. Czyli dobieram odpowiedni bloczek za pomocą filtra, następnie klikam wstaw i wszystkie te ściany, które były zaznaczone, zostaną podmienione na odpowiedni typ ściany, który jest w tym momencie nowo tworzony w naszym projekcie. No i zaraz zobaczymy, jak się zachowa nakładka, kiedy będziemy chcieli wstawić nadproża. Znowu zaznaczę sobie wszystkie ściany tego samego typu, czyli na dwóch przeciwległych elewacjach. Wchodzę w zakładkę dodatki, biblioteka Solbet, nadproża i od razu widzimy, że pojawiła się tutaj propozycja, ponieważ program przeanalizował nowe warunki geometryczne. Mamy już warstwę nośną o szerokości 42, a w takim przypadku możemy zastosować nadproże z kształtek U42. Które są dedykowane właśnie do ścian o tej grubości. No i widzimy, że jest tylko jedno możliwe rozwiązanie w przypadku ścian o takiej szerokości, więc tutaj nie mamy właściwie wyboru. Musimy się zgodzić na to, co program nam proponuje. Klikam wstaw i w tym momencie nad każdym z tych okien, które widzimy w ścianach zewnętrznych, zostanie wstawione nadproże. Widać, że to nadproże się pojawiło w każdym jednym przypadku. Mamy kształtkę U42. Jest to belka zbudowana z materiału nazywanego Solbet U. Mogą Państwo sobie oczywiście ten materiał zmodyfikować, jeżeli taka potrzeba istnieje. Ponieważ te ściany 42 nie muszą być już docieplane, kształtka jest dokładnie tej samej szerokości, co nasza ściana. I tutaj jedną rzecz chciałbym Państwu pokazać jako ciekawostkę. Ponieważ
może jedno piętro niżej zejdźmy. Zrobię przekrój przez właśnie nadprożę w tej ścianie zewnętrznej. Troszeczkę ten przekrój skrócę i otwórzmy sobie przekrój. Proszę zwrócić uwagę, nadproże jest wstawione w odpowiednim miejscu nad otworem okiennym. Tutaj mamy jeszcze nad nim belkę żelbetową. Jedna ważna rzecz, w przypadku ścian 42, żeby uniknąć tutaj mostków cieplnych, jest dodawane dodatkowe ocieplenie od wewnątrz, do wewnątrz kształtki. Resztę zajmuje belka żelbetowa, oczywiście zbrojona, tak jak normalny wieniec, natomiast nasza kształtka U przyjmuje tutaj funkcję takiego szalunku traconego, docieplonego jeszcze od wewnątrz dodatkowym ociepleniem. Program również sprawdza, czy ma do czynienia ze ścianą zewnętrzną, czy ścianą wewnętrzną. Jeżeli będzie to ściana wewnętrzna, to zastosuje nadproże z tychże kształtek, ale już bez tego wewnętrznego docieplenia. To również jest automatycznie sprawdzane. Szanowni Państwo, i teraz wróćmy do widoku, do modelu 3D. Ostatnia rzecz, którą powinniśmy wygenerować na podstawie takiego modelu, no to jest oczywiście zestawienie materiałów. I tutaj mamy do dyspozycji w oknie dialogowym przycisk zestawienie, już chyba ostatni, którego tutaj nie wykorzystaliśmy. Klikamy w zestawienie. Do wyboru mają Państwo dwa formaty zapisu pliku. Mogą Państwo wygenerować zestawienie w PDF-ie albo w formie otwartej w pliku Excel. Ja zostawię PDF-a może i zapiszmy go gdzieś na pulpicie, tak żeby łatwo to było za chwilkę odnaleźć. I wpiszę sobie webinarium 23.02 i klikamy zapisz. W tym momencie program analizuje wszystko, co zostało w tym modelu wstawione. Proszę zwrócić uwagę, ile trwa wygenerowanie takiego zestawienia. Nie wiem, czy to było 2 czy 3 sekundy, ale w tym momencie program przeanalizował cały model, sprawdził, gdzie mamy przypisane produkty solbetowe, jakie ilości, ile w metrach kwadratowych. Następnie podzielił to na palety, więc mamy dodatkową wartość odnośnie liczby palet, które przyjadą do Państwa na budowę, czy też do klienta na budowę, jaka to będzie objętość i jaki ciężar sumaryczny. Zestawienie jest podzielone oczywiście pod względem gęstości, no i konkretnych produktów. Mamy tutaj również informacje odnośnie ilości nadproży. Każdy rodzaj nadproża jest osobną pozycją w tym naszym zestawieniu, również w podziale na palety i sumaryczna liczba palet. Nadproża prefabrykowane, zbrojone, czyli nadproża N, które wstawiliśmy w tej ścianie zewnętrznej, też są tutaj zsumowane. Dodatkowo dostają Państwo informacje odnośnie potrzebnej zaprawy, zaprawy należącej do systemu Solbet, również produkcji Solbetu, ile w workach mniej więcej potrzeba według wytycznych producenta do tego, żeby wymurować ten budynek z takiej ilości bloczków. I na sam koniec, jako można powiedzieć taki bonus, dostają Państwo informacje odnośnie ilości izolacji zastosowanej w tym modelu w metrach kwadratowych, ponieważ tutaj już mogą Państwo wybrać spośród wielu producentów na rynku, natomiast będzie to taka pomocna informacja odnośnie tego, ile tej izolacji rzeczywiście trzeba zamówić. Tomku, potwierdź mi proszę, albo uzupełnij może informacje odnośnie tego, w jaki sposób bloczki są dostarczane na budowę. Chyba to jest zawsze w pełnych paletach, prawda? Czy tak, to są palety. Też można pobrać z tych linków, które są załączone w panelu wybierania wyrobów. Można sobie znaleźć link, tam jest link do skróconego katalogu produktów, z którego właśnie wynikają te liczby elementów murowych, bloczków, czy tam płytek na paletach, więc to jest dostarczane na paletach zazwyczaj. Są też firmy, które odbierają tak zwany materiał chwytakowy, ale to do klientów trafiają palety. Jasne, bardzo dziękuję. Mogę Państwu powiedzieć, że osobiście przetestowałem te zestawienia.
ponieważ tak stwierdziłem, że tak jak w przypadku mostów projektant podczas prób wytrzymałościowych stoi pod mostem, tak ja budując, przebudowując właściwie swój dom, wygenerowałem, zamodelowałem ten dom w Revicie i za pomocą nakładki właśnie wygenerowałem sobie zestawienie i później to na podstawie tego zestawienia zostały zamówione materiały. Gdyby te zestawienia były nieprawidłowe, no to albo bym na tym stracił, miał duży zapas do wymurowania balustrad chociażby, albo miałbym niedobór i wtedy byłby naprawdę duży problem. Natomiast no, wszystko się sprawdziło, oczywiście jakiś tam odpad pozostał. Natomiast tutaj, ponieważ wszystko zaokrąglamy do pełnych palet, delikatny zapas zawsze zostaje jakby tutaj założony. Jeszcze tylko jednej rzeczy nie powiedziałem. Jeżeli chodzi o obliczenia współczynnika U, bo to myślę, że warto na to zwrócić uwagę. W momencie, kiedy dobieramy grubość izolacji chociażby do bloczków, my w tej nakładce bierzemy pod uwagę tak zwaną wartość obliczeniową, a nie deklarowaną współczynnika lambda. Wartość deklarowana, to znaczy wartość wyznaczona w warunkach sterylnych w laboratorium, czyli coś, czym chce się chwalić producent, że ma tak fantastycznie izolujący materiał, ale przy zastosowaniu na budowie, gdzie tych warunków sterylnych nie ma, ten materiał już zupełnie inaczej się zachowuje. I do tego wtedy pojawia się właśnie to pojęcie tej lambdy obliczeniowej, czyli tej lambdy rzeczywistej, którą my uzyskujemy na budowie. I tutaj ocieplenie dobierane jest właśnie na podstawie lambd obliczeniowych wszystkich materiałów, które sobie tutaj dobieramy, więc mamy do dyspozycji no, prawdziwe, takie rzeczywiste, miarodajne wyniki, a nie wyniki teoretyczne, laboratoryjne. Szanowni Państwo, i to jest właściwie wszystko, co tutaj chciałem Państwu pokazać. Tak jak mówię, nakładka, którą ja pokazuję, jest stworzona na wersję 21 Revita. To, co Państwo mieli do dyspozycji wcześniej, to było na 16, 18 i 20. W tym momencie zaktualizowaliśmy 21 i do 22 również będzie zaktualizowana, jak ta wersja się pojawi. Przypuszczam, że już stosunkowo niedługo. Będzie to wszystko do pobrania między innymi ze strony Solbetu. Pobierają Państwo jeden instalator i podczas odpalenia instalacji program zapyta się, na którą wersję Revita ma zainstalować. Po instalacji pobierze jeszcze z 15 sekund, mniej więcej trzeba poczekać, ponieważ on będzie pobierał pakiety danych z serwera, sprawdza, czy ma najbardziej aktualne i pobiera je do Państwa po to, żeby no, nakładka zawierała wszelkie parametry, które później będą wprowadzane do programu. Tak, ja myślę, że z mojej strony tyle. Jestem gotowy, żeby odpowiedzieć na każde, nawet najtrudniejsze pytanie. Nie wiem, czy będę potrafił, ale jestem gotowy. Dziękuję Ci, Krzysztofie. Dobra informacja dla Ciebie, że tylko jedna osoba uciekła podczas Twojej prezentacji, także a to być może z czystych jakichś technicznych przyczyn, a nie z niecierpliwienia. Także dzięki serdecznie. Rzeczywiście to jest czas. Nie wiem, czy pan Tomasz chciałby coś dopowiedzieć jeszcze, czy po prostu będziemy czekali na pytania, jeżeli takie się pojawią. Znaczy ja myślę, że już możemy przejść do odpowiadania na pytania. Proszę Państwa, więc ja... Jak się nie pojawią teraz pytania, to oczywiście są kontakty, na samym końcu pokażemy informacje, dane kontaktowe, żeby się można było z nami skontaktować i zadać tak. Te pytania już po spotkaniu. Ja w tej chwili na czacie do wszystkich z Państwa wysłałem kontakt do pana Tomasza, także gorąco zachęcam, aby z niego korzystać. Pan Tomasz właśnie jest osobą, która w kontakcie z projektantami służy pomocą, nie tylko w dostarczaniu narzędzi, ale i jak rozumiem wiedzą swoją i to chyba z tego najbardziej powinniśmy korzystać. Zapraszam gorąco, w oknie chat questions można zadawać pytania, jakieś w międzyczasie się pojawiły, więc już do nich wracamy, a Państwa zachęcam, żeby z tego okna skorzystać.
Gdyby ktoś chciał zadać pytanie, przypominając sobie teksty ze słynnej polskiej komedii Paszczowo-Gębowo, to też to jest możliwe i wtedy tylko proszę tą łapkę, taką rączkę, macie przycisk, możecie wcisnąć. Pamiętajcie, że to oznacza, że chcecie zabrać głos i ja wam tego głosu udzielę. Także gdyby ktoś chciał, to gorąco zapraszam również w takiej formie. Łapka to oznacza, że... Ja jedną rzecz chciałem tylko dopowiedzieć, bo myślę, że to jest dosyć istotne. Cały czas mój ekran jest, prawda, wyświetlany w tym momencie jeszcze? Tak jest. Gdy pokażę, jak wygląda biblioteka, dosłownie w dwóch komentarzach. Biblioteka, którą można zastosować zarówno w Revicie pełnym, jeżeli ktoś nie chce instalować nakładki, jak i w Revicie LT, gdzie nakładek nie można zainstalować. Szanowni Państwo, to jest zwykły plik, projekt rewitowy z rozszerzeniem RVT, gdzie na kilku widokach zostały umieszczone po prostu różne elementy. Mają Państwo do dyspozycji wszystkie typy ścian, które generuje nakładka, już z przypisanymi materiałami. Co trzeba zrobić? Ctrl-C, Ctrl-V, nic więcej. Czyli kopiuj, klej, po to, żeby przerzucić jeden typ, jeden wybrany konkretny typ, na którym nam zależy. Jeżeli chcą Państwo wszystko, to zakładka zarządzaj i tutaj mamy przenieść standardy projektu i wtedy wszystkie typy ścian naraz zostaną przeniesione do Państwa projektu, no i pojawią się na liście typów w oknie właściwości. Druga rzecz, mają Państwo wszystkie nadproża w postaci belek, czyli też można konkretną belkę skopiować Ctrl-C, Ctrl-V. Mają Państwo również słupy zbudowane z kształtek U, czyli właśnie elementy pionowe. One również będą się pojawiały w zestawieniach i mają Państwo komponenty szczegółu, czyli elementy w 100% płaskie, które można umieścić na przekrojach, na jakichś widokach detalowych po to, żeby uszczegółowić ten swój rysunek, natomiast one nie mają reprezentacji trójwymiarowej. Ci z Państwa, którzy pracują z Revitem i tworzą detale, będą wiedzieli, do czego to zastosować. Jest specjalnie zrobiona do tego osobna kategoria elementów, właśnie elementów płaskich. Najlepiej szukać, jeżeli nie chcemy tego robić z poziomu arkusza, ponieważ tutaj jest wygenerowany arkusz wydruku, więc żeby aktywować widok i cokolwiek z niego skopiować, to prawy klik i uaktywnij ten rzut, nie wtedy każda ściana jest osobno dostępna. Dezaktywujmy, ewentualnie mogą Państwo przejść na rzuty w przeglądarce projektu i tutaj mamy osobny rzut dla słupów, osobny dla ścian, a dla nadproży jest przekrój. Więc wtedy wchodzimy na przykład do rzutu ściany, no i tutaj już Państwo przeglądają sobie, która ściana jest w danym momencie potrzebna. I to tyle z mojej strony, to jest na stronie Solbetu jako biblioteka Revit, tak to jest określone. Myślę, że możemy przejść do odczytywania pytań. Ktoś tu z Panów ma za głośno głośniki zrobione, także prośba, żeby ściszyć, bo zbieramy z powrotem głos. Czy nakładkę, znam odpowiedź, no, czy nakładkę można zainstalować na Revicie LT? Niestety. Dlatego jest to przygotowana biblioteka. To jest Revit jedna... na API. Jest to, po prostu to jest jeden z tych elementów, dla których warto mieć właśnie pełną wersję. Oczywiście Revit LT, pełna funkcjonalność, no ale niestety nic do niego nie doinstalujemy. Koniec, kropka. ArchiCAD, tu jeszcze wracamy. SE 2018 to okrojony ArchiCAD 21. No i niestety biblioteka nie działa. Jest załadowana... widoczna w Library Manager, ale niewidoczna z poziomu użycia bibliotek w programie. Czy można to jakoś naprawić, czy jest szansa na to, że zadziała? Z góry dziękuję. Pan Szymon. Ja tam zdaje się odpowiedziałem prywatnie, natomiast chodzi o to, że muszę to jeszcze sprawdzić, bo być może, że skompilowałem ją do ArchiCAD 22 minimum, natomiast to jest, ja sprawdzę, czy po prostu, bo intencją moją było, żeby ta biblioteka chodziła na wersji od 19 w górę. Więc jeśli nie chodzi, to znaczy, że coś źle zrobiłem i po prostu poprawię.
Czy jest taka opcja, abyśmy udostępnili adres mailowy do ciebie i w razie takich problemów jakiś tak, kontakt? No w samej tej bibliotece zresztą ten adres jest udostępniony, więc spokojnie możesz udostępniać. Ale nie znam go. Nie znam. A nie znam. Przepraszam, znam oczywiście, że tak. No i widzisz. Jarku, jakbyś mógł następne pytanie odczytać, a ja w tym czasie udostępnię adres mailowy. Tu jest cała seria pytań od pana Szymona, ale tak jak rozumiem, tutaj już pan Piotr będzie się kontaktował indywidualnie. Do części się skontaktowałem. Okej. Ja przejdę do pytań teraz z powrotem do Krzyśka. Co z parametrami akustycznymi poszczególnych typów ścian? Nie ma parametrów akustycznych w tym momencie. Revit w ogóle akustyki nie bierze pod uwagę. Jedyne, co możemy zrobić, to dopisać takie parametry ręcznie. Tomku, powiedz, czy Solbet dysponuje takimi parametrami, informacjami o swoich bloczkach, bo tego nie wiem. Tak, dysponujemy badaniami, z tym, że to jest zawsze podawane, izolacyjność akustyczna jest podawana z wykończeniem obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym. No i w zasadzie przy takiej konfiguracji ściany wtedy ten wskaźnik izolacyjności akustycznej jest brany pod uwagę. No, można to uzupełnić oczywiście, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby korzystać z tego w taki sposób bardzo świadomy. W tym momencie w nakładce tego nie ma. Słucham? Okay. W tym kolejne momencie pytanie. W nakładce nie ma. Są nie. Czy wstawianie nadproża redukuje ilość bloczków w ścianie, czy ilość ci są dublowane? Nie, ilość jest redukowana, odejmowana. Odejmujemy powierzchnię boczną po prostu nadproża. W zależności od tego, ile sztuk, no to tyle jest odejmowanych. Nie jest to natomiast robione w samym modelu, czyli jak zaznaczymy sobie ścianę, to zobaczymy, że ta objętość nie jest wycięta w postaci otworu, bo musielibyśmy to zrobić narzędziem dołączenia ścian, dołączenia geometrii, a wtedy ten model by po prostu przestał działać. Więc jakby nie robiliśmy tego za pomocą automatu, natomiast przy generowaniu zestawienia jest to uwzględnione i to jest też przewaga tych zestawień właśnie tworzonych za pomocą nakładki względem natywnych zestawień rewitowych, że natywne rewitowe tego nie odejmą. Tam trzeba dodać odpowiednie formuły, żeby tą ilość materiału zredukować. Natomiast zestawienie solbetowe odejmuje właśnie objętość nadproży. Jest pytanie, Jarku, jakbyś mógł następne, a ja teraz jeszcze zadam, i to myślę, że do pana Tomasza byśmy je kierowali. Ono jest kłopotliwe. Proszę bardzo. Bo dotyczy pieniędzy tak naprawdę, wydatków, a pani Marta pyta, w kontekście pięknej, jak napisała, świetnie wyglądającej nakładki na Revita, czy doczeka się na Archicada? No to jest w zasadzie, my pracujemy nad tym, no bo przygotowanie tych narzędzi to dosyć długo trwało, więc one już jakiś czas są dostępne. Teraz były robione upgrade'y do nowych wersji i Archicada, i AutoCada, i przepraszam, Revita. Natomiast no tutaj myślimy nad tym, żeby opracować też nakładkę na Archicada. Myślę, że to dojdzie do tego, ale nie wiemy jeszcze kiedy. To z całą pewnością, to też ja ze swojej strony powiem jako osoba, która też dowodzi zespołem, który digitalizuje. To są po prostu, proszę Państwa, spore koszty zasobowe, czasowe. No i oczywiście inwestycja finansowa również i to po prostu czasami musi trwać. I już, koniec, kropka. Jarku. Wracamy do Krzysztofa. Czy zestawienie materiałów można podzielić na kondygnację, etapy budowy? Zakładam, że można to uzyskać, zestawiając materiały ręcznie. Zestawiając ręcznie można wszystko uzyskać, stosując te zestawienia natywne rewitowe. Natomiast my w tym momencie zestawiamy wszystko, co jest solbetowe w modelu. Bez podziału na piętra, bez podziału na etapy, bez podziału na warianty, jeżeli ktoś by stosował warianty.
na tym etapie w tej wersji nakładki nie jest to uwzględniane. Natomiast ręcznie jak najbardziej, no, zależy od tego, jak kto sobie model po prostu skonstruował, jak go podzielił, no i czy potrafi to w zestawieniach rzeczywiście uwzględnić. I kolejne pytanie, tym razem o współczynnik U. Czy dla różnych wersji nadproża z automatu dostępne są współczynniki U? Nie do końca rozumiem. Czy są pytanie dostępne z automatu? Ja zakładam, że czy zmiana nadproża wiąże się ze zmianą U? No nie wiem. W momencie U dla ściany jest liczone. Jest liczone, biorąc pod uwagę warstwy. Tak? Bierzemy pod uwagę tylko warstwy, nie bierzemy pod uwagę nadproża. Jasne. Bierzemy warstwy ściany i dla ściany liczymy wartość współczynnika U. I zbliżamy się do końca. Przypominam, że pytania można jeszcze zadawać. Tu pan Szymon o Archicada wiele miał pytań, ale to zakładam, że już kontakt do Piotra i on i sobie te sprawy panowie wyjaśnią, więc ja je, panie Szymonie, jeśli pan mnie słyszy, już pominę, bo myślę, że dobrze, żebyście się bezpośrednio skontaktowali. Panie Marcinie, ja do końca nie rozumiem tego pytania, czy zbieżna jest ta nakładka z nakładką REF X. Nie wiem, co to jest nakładka REF X. Krzysztof, czy ty znasz, a widzę po mi. Widzę po minie, że nie, pana Michała, prosimy o doprecyzowanie. Przeskoczę zatem do pani Ani. Czy można zobaczyć, jak wygląda przekrój z nadprożami? Akurat masz jeszcze, udostępniasz nam ekran, więc myślę, jakbyś mógł przygotować. A ja w tym czasie odczytam kolejne pytanie pani Joanny. Przy zmianie szerokości otworów należy usunąć nadproża i wstawić je ponownie? To, co trzeba zrobić, to trzeba zaznaczyć ponownie ścianę, uruchomić nakładkę, przejść na zakładkę nadproża i kliknąć wstaw. On w tym momencie usuwa stare nadproża i dobiera nowe. Sprawdza wszystkie warunki oczywiście na nowo i wstawia nadproża, które będą spełniały warunki. I tak. W nadprożach od razu jeszcze, czy nadproże wycina ścianę w rewicie? Nie wycina, nie łączy geometrii. W zestawieniu odejmuje objętość bloczka, natomiast w rewicie nie łączymy geometrii. Zresztą przez API niestety dostęp do łączenia geometrii jest niemożliwy. Natomiast próbowaliśmy to na różne sposoby zrealizować. To zdecydowanie spowalniało pracę w rewicie i myślę, że nie do końca jest to konieczne, żeby łączyć geometrię nadproży z geometrią ściany. To taka moja opinia prywatna jako użytkownika samego programu. O tak. Jarku, jakbyś mógł następne pytanie przygotować, a my wracamy, jak rozumiem, do widoku, o który pytała pani Anna. Przekrój z nadprożami. Tak jest. Tutaj mamy przekrój z nadprożami. Tu są te dwa nadproża stawione. Może jeszcze spróbujmy trochę zmienić skalę, żeby to lepiej było widoczne. O. Tu mamy dwa nadproża. Na widoku, na przekroju ustnym było to nadproże z kształtką U i z dociepleniem wewnętrznym. Jeszcze możemy spróbować przejść na rzut konstrukcyjny. Wydaje mi się, że plus 380. Przepraszam, muszę zobaczyć po prostu w modelu. Spróbujmy zrobić przez te wewnętrzne, które były wstawione nad drzwiami. Zobaczmy tutaj. To będzie 368K. Tak jest. O. I tutaj też zrobimy sobie przekrój. Tak, żeby zobaczyć, jak to nadproże wygląda. O. Tu mam wprowadzone nadproże. Czy dokładnie o to chodziło? Czy takie coś
Pani chciała zobaczyć? Jeżeli chcielibyśmy... Prosimy napisać, czy to Panią satysfakcjonuje. Jeżeli byśmy chcieli wyczyścić to nadproże, no to musimy połączyć geometrię, czyli to, co teraz zrobiłem, i wtedy nie mamy nakładających się szrafów. Widzimy, że ta geometria ze ściany została odjęta w tym momencie, natomiast to nie jest zrobione automatycznie. Krzysztof, jest kciuk w górę, wszystko gra, o to chodziło. Jarku, masz pytanie następne? Mam, oczywiście. A jak jest z możliwością zestawienia zastosowanych elementów Solbetu w Excel eksportem do IFC? Znak zapytania. Dokładnie do Excela jest tworzone, znaczy inaczej, zestawienie w Excelu ma identyczną postać jak to zestawienie w PDF-ie. Tylko tyle, że jest po prostu zapisane w formacie Excelowym, więc jest całkowicie edytowalne. Można te wszystkie wartości przekopiować, przeformatować, jeżeli ktoś potrzebuje. Jeżeli chodzi o IFC, no to już za pomocą narzędzi stricte Revitowych. Jeżeli chcemy eksport do IFC, robimy modelu, a jeżeli chcemy eksport zestawienia, no to mówię, z Excela można to dowolnie wykorzystać, przeformatować, przekopiować, zrobić z tym, co się chce. Pani Moniko, niestety nie ma możliwości dodawania niczego do Revita LT, to ten temat już dzisiaj się pojawił i to nie kwestia tego, że trzeba na to czekać i czy ktoś ma dobrą wolę, czy nie, tylko po prostu producent oprogramowania nie daje takiej możliwości. To jedna z tych rzeczy, no nie ma się co bać o tym mówić, która ma zachęcić, o to jest dobre słowo, zachęcić nas do zakupu pełnej wersji lub przejścia do pełnej wersji Revita. Pani Anna zadowolona, pyta się jeszcze o skalę 1 do 20, ale pewnie też z satysfakcją przyjmie to, co za chwilę pokażesz. I to jest ostatnie pytanie, więc w czasie, kiedy pokazujesz tą skalę, Było to w skali 1 do 20, zmieniam na 1 do 50, z powrotem na 1 do 20, jeżeli to jest, no widzimy, że zagęszczenie szrafu się zmienia, to jest ta różnica. Natomiast jeżeli chodzi o grubości linii przekrojowych i tak dalej, no to już Państwo muszą we własnych szablonach sami tym sterować. Jeżeli tutaj jest coś do nadpisania, jeżeli chodzi o grubość linii, to również w ustawieniach Visibility Graphics, czyli nadpisania widoczności grafiki we właściwościach widoku, można to zrobić. Ostatecznie mogą Państwo zastosować narzędzie edycja linii, natomiast to jest narzędzie, które grozi, jego zastosowanie grozi śmiercią lub kalectwem, więc trzeba bardzo ostrożnie z tego korzystać, ale oczywiście jest dostępne, więc no, jeżeli taka potrzeba zachodzi, to proszę również z niego korzystać. Panowie, nie ma więcej pytań. Ja na koniec oczywiście oddam głos panu Tomaszowi. Z mojej strony wielkie dzięki dla was, a przede wszystkim dla uczestników. Panie Tomaszu, z tego co wiem, zachęca pan do kontaktu wszystkich tutaj dzisiaj uczestników, bo ma pan nie tylko wiedzę, ale i jeszcze więcej do zaoferowania. Myślę tutaj też warto wspomnieć o tej części edukacyjnej, którą pan przygotował. A ja już będę się żegnał i na koniec myślę zostawię pana jako tu osobę, która była przede wszystkim gospodarzem marka Solbet i pan Tomasz. Z mojej strony dzięki serdeczne, Archispace Procat i był z nami również Krzysztof Adach, Jarosław Dekowski i Piotr Dobrowolski. Panie Tomaszu, na koniec pana zostawiam tu z gośćmi. Znaczy ja tylko zakończę to spotkanie. Słuchać mnie dobrze w tej chwili, tak? Bardzo dobrze. Chciałem Państwu podziękować za uwagę, za uczestnictwo w tym webinarium. Tak jak powiedzieliśmy, dajemy Państwu jako projektantom wsparcie, nie tylko tymi narzędziami, które dzisiaj były prezentowane, ale również no, wiedzą na temat zastosowania wyrobów, czy w projektowaniu, czy na budowach, więc tutaj służymy Państwu tym wsparciem. Tutaj, tak jak pan Rafał podawał w trakcie naszego spotkania, wszystkie adresy, kontakty, więc zachęcam do kontaktu bezpośredniego.
Zawsze po takich tego typu spotkaniach są dodatkowe pytania, na które udzielamy odpowiedzi. Później nawiązuje się z tego też czasami współpraca dosyć taka no, prężna, więc zachęcam do tego, żeby się też skontaktować z nami po spotkaniu. A póki co to dziękuję organizatorom, firmie Procad, panu Rafałowi, panu Jarkowi, naszym prelegentom, autorom tych narzędzi, czyli Piotrowi i Krzyśkowi. No myślę, że tutaj to są takie osoby, które no dzięki swoim doświadczeniu, wiedzy i temu, że sami są też projektantami, no są, znaczy potrafili stworzyć takie narzędzia, które no również są przydatne nam, czyli projektantom. I mam nadzieję, że one spełnią Państwa oczekiwania. Także dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do następnych spotkań z nami. Na pewno będziemy mieli sporo wiedzy do przekazania w kolejnych spotkaniach.